Pierwszy koncert projektu Mazowsze w Koronie zorganizowaliśmy w 2001 roku w Makowie Mazowieckim w kościele parafialnym pochodzącym z XV wieku. Zaczynaliśmy koncerty kameralne, churalne. Po pewnym czasie udało się nam zorganizować większe formy muzyczne. Były to koncerty już symfoniczne i oratoryjne. Naszym założeniem jest, aby prezentować muzykę w miejscach zabytkowych, w obiektach zabytkowych, ale tych położonych z dala od tras turystycznych, często o tych zabytkach nieco zapomnianych czy mniej eksponowanych. W ubiegłym roku przygotowaliśmy się do wielkiego przedsięwzięcia, do 3 koncertów poświęconych twórczości Gustawa Mahlera. We wspaniałych świątyniach, wymieniłabym tutaj Myszyniec, najlepszą akustyką na Mazowszu, jaką miałam okazję usłyszeć, i w Węgrowie, w kościele związanym z rodziną Krasińskich, też w przepięknym zabytku naszej architektury. Myślałam, że już Mahler to już będzie nad naszym szczytem możliwości organizacyjnych i finansowych, no ale okazało się, że w tym roku tutaj podjęliśmy wspólnie decyzję z dyrekcją Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, że odważymy się zaprezentować na Mazowszu twórczość Karola Szymanowskiego. Ze strachem trochę ten repertuar wybrany, czyli pierwszy koncert skrzypcowy, pokazaliśmy i Stabat Mater, ale muszę powiedzieć, że przyjęcie było bardzo, bardzo ciepłe. Miejsce, które na ogół jest dla nas nieznane, które niesie jakąś inną akustykę, i tu wydaje mi się, że ona była korzystna, zwłaszcza dla tego repertuaru i zwłaszcza w tym miejscu, gdzie ja byłem, to brzmienie solistów było bardzo wspaniałe. Mamy nadzieję, że dla mieszkańców Mazowsza ten projekt jest ważny, jest już znany, że wpisał się na stałe w krajobraz. To są niezapomniane przeżycia dla nas, a także dla wykonawców, którzy bardzo chętnie wyjeżdżają na te koncerty na Mazowszu. My przecież właśnie z Mazowieckim Centrum byliśmy 2 lata temu w Radomiu i w Grodzisku Mazowieckim, więc takie są czasy. Właśnie ten okres jest bardzo dobry.